Cześć, witajcie na kanale Marketing Expert, ja mam na imię Kamil i w tym filmie chciałbym Wam pokazać, jak możecie zacząć testować produkt na reklamach na Facebooku. Bardzo dużo pytań takich się pojawia, pewnie już widzieliście dużo filmów, czy to zagranicznych, czy to moich, odnośnie tego, jak testować produkt, natomiast stwierdziłem, że pokażę Wam jeszcze raz, jak tak tutaj w ciągu tych pierwszych 3-4 dni poradzić sobie w ogóle z testowaniem takiego produktu, zobaczyć, czy ma on sens nadal chodzić, czy nie, czy trzeba coś zmienić. Także zanim przejdę do konkretów, zapraszam do subskrypcji tego kanału i kliknięcia w dzwoneczek, tak aby być na bieżąco ze wszystkimi nowymi filmami i zapraszam do oglądania. Tak więc zacznijmy sobie od samego początku. Oczywiście na samym początku tworzycie sobie kampanię. W tej kampanii, ja nie będę tutaj ogólnie omawiał żadnego produktu, researchu, nie będę omawiał strony, jaki opis ma być. Te wszystkie elementy oczywiście też muszą być dobrze dograne, natomiast o tym wcześniej gdzieś tam robiłem jakieś filmy. Więc już mamy to wszystko przygotowane, przechodzimy do tworzenia kampanii na Facebooku. No i tutaj wiadomo, wybieramy sobie, przede wszystkim chodzi nam o to, żeby przetestować zainteresowania, czyli musimy znaleźć takie zainteresowania, w której znajdą się nasze grupy odbiorców. Na samym początku testujemy, nie wiem, możecie testować 5, 10, 15, 20. Ja zazwyczaj tak koło 10-15 zainteresowań różnych testuję, gdzie budżet ustawiam na jedno zainteresowanie, tamte $10 na przykład, bądź 15. Więc tworzymy sobie taką całą kampanię, oczywiście tam ustawiamy całą demografię, czy to bardziej do kobiet, czy do mężczyzn, czy tu i tu, bardziej wiek. Zazwyczaj ustawiam sobie 21 do 65. To też wszystko zależy od produktów, ale zauważyłem, że poniżej 21 roku życia raczej ludzie nie dokonują wielu zakupów, więc to jest bardzo tutaj ważne. No i wybieramy sobie to zainteresowanie. Ja tutaj testuję różne konty, czyli różne zainteresowania. Nie dawajcie takich samych, podobnych zainteresowań, tylko przetestujcie różnego rodzaju gdzieś tam te konty sprzedażowe, że tak powiem. Tutaj też możecie spróbować bez targetu czasami, czyli po prostu do wszystkich ludzi. No i w zależności od tego, w jakim kraju sprzedajecie, no to wiadomo, taki kraj wybieracie. Może to być i pakiet, mogą być to top 5 kraje, może być to Polska, tak jak w tym przypadku. Więc tutaj też pokazuję, jak to zrobić w przypadku Polski, natomiast to wszystko jest tak samo, tak naprawdę, tylko wybieracie po prostu inne kraje. No wiadomo, że też będzie różniło się to trochę wydawanie budżetu i tam inne elementy, ale ogólnie cała strategia jest podobna. No i oczywiście testujecie sobie również do każdej z tych zainteresowań, dodajecie, możecie dodać 2-3, ja zazwyczaj tak 3 materiały reklamowe dodaję, 4, mogą być to nawet 2 filmiki, jedno zdjęcie. Mogą być to różne opcje, również tekstów, jeżeli chcecie testować sobie teksty. No i w ten sposób puszczacie sobie kampanię. No i tego pierwszego dnia, co jest dla nas najważniejsze? Pierwszego dnia dla nas najważniejsze są oczywiście wskaźniki, które tutaj sobie zaraz ustawimy, czyli najważniejsze jest dla nas CPC, czyli koszt za jedno kliknięcie, jest to click-through rate, czyli też procent klikalności, mamy CPM, tutaj za koszt za 1000 wyświetleń, no i dodania do koszyka, wiadomo, jakieś dodania informacji. Informacji o płatności, to również jest dla nas najważniejsze. Nie ma co się spodziewać tego pierwszego dnia na tyle sprzedaży, bo to nie zawsze tak jest, że te sprzedaże pierwszego dnia będą. Fajnie jakby były, na pewno ważne jest to, żeby gdzieś tam te dodania do koszyka się pojawiły. Jeżeli tak naprawdę w żadnym z tych zainteresowań nie ma ani jednego dodania do koszyka, no to raczej nikt nie kupi tego produktu, raczej trzeba całą kampanię już tego pierwszego dnia wyrzucić. I teraz tak, mamy tutaj 4 funkcjonujące aktualnie zainteresowania, które do dziś testuję, mamy tam około 4-5 czy jakoś dzień. Tutaj też mieliśmy pewne blokady, więc to tak wyglądało. Natomiast no widać, że te zestawy reklam przede wszystkim pierwszego dnia chcemy, żeby te CTR był przynajmniej te 2%. Więc to jest mega ważne. Tutaj też CPC, żeby nie przekraczało tego $1. W przypadku Polski myślę, że żeby to nie przekraczało tej złotówki czy 2 zł, no też w zależności od tego, jaki będzie tutaj ten CTR. Więc to jest, myślę, dla nas najważniejsze tego pierwszego dnia. No i te kampanie, te zestawy reklam, które mają dobre te statystyki, no to wtedy zostawiamy. No ale zauważmy, co się działo tutaj pierwszego dnia najprawdopodobniej. Więc mamy tak, no przede wszystkim tutaj mamy poniżej 2%, no niby było dodanie do koszyka, więc tutaj moglibyśmy zostawić to jeszcze na jeden dzień, no ale też dosyć duże te koszty, nic tu się nie działo, więc też to było wyłączone pierwszego bądź drugiego dnia. Niektóre te kampanie, które tutaj miały, no tu mamy 2%, ale też jest powyżej, już mamy złoty 30,
gdzie widać, że w porównaniu do tego no, jest to dosyć dużo. Więc dlatego tego pierwszego dnia, jak widzicie, nawet połowa, nawet 3/4 może wam odpaść z zainteresowań. Zostawiacie tylko te, które faktycznie działają. Co ciekawe, tutaj wy tego nie widzicie, natomiast jeżeli chodzi o te 3 zestawy, no to to jest tylko i wyłącznie jedno zainteresowanie. Przeszliśmy już do mini skalowania, czyli tutaj mamy jedno zainteresowanie i to samo jest tutaj i tutaj, czyli to jest jakby powielone zainteresowanie. Wszystko jest tam to samo. No i jak widzicie, są dosyć dobre wyniki. Więc tego drugiego dnia, co jest dla nas najważniejsze? No pierwszego powyłączaliśmy to, co nie działało. Drugiego dnia, co jest dla nas najważniejsze, to również oczywiście wskaźniki CPC i CTR, żeby tutaj było te przynajmniej 2%. No ale już wtedy też dla nas się liczy to, czy mamy dodania do koszyka, czy tych dodań do koszyka nie mamy, bo jeżeli tych dodań do koszyka nie ma żadnych, no to wtedy też raczej będzie to słabo działało. No fajnie, jakby już tego drugiego dnia były jakieś zakupy, natomiast jeżeli przynajmniej są te dodania do koszyka, no to jest ok. Jeżeli jest też, musicie pamiętać, że jeżeli jest za dużo, no to najprawdopodobniej też może być jakiś problem z ceną, czy nie wiem, że wysyłkę macie. No w Polsce to może być problem tego, że nie macie na przykład polskich płatności, czy nie macie wysyłki za pobranie, więc wtedy trzeba będzie też myśleć o tym, żeby to może wdrożyć, bo inaczej są dodania do koszyka, ale dla nas liczą się jednak zakupy. Więc tego drugiego dnia ważne, żeby były jakieś dodania do koszyka, no i trzeciego dnia muszą być już zakupy. Jeżeli nie ma żadnego zakupu w którymś z tych zestawów reklam, no to po prostu też go wyłączacie, bo dla nas nie liczy się w sumie to, czy są dodania, czy dobry CTR, CPC, tylko najważniejsze jest to, czy macie zamówienia. Oczywiście wtedy można dokonać analizy, czy coś było nie tak na stronie, czy coś było nie tak ze samym produktem, no te elementy też trzeba by było przemyśleć. Natomiast tak mniej więcej wyglądają te 3 pierwsze dni. No i później, jeżeli widzicie, że coś faktycznie zaczyna sprzedawać, powiedzmy, że ten zestaw ma, no nie wiem, tam wygenerował 12 zakupów, powiedzmy, że te 2-3 zakupy tego trzeciego dnia wygenerował, no to też możecie sobie go powielić i na przykład ten sam zestaw dać, czyli tylko po prostu go duplik powielacie i zostawiacie, że kolejny i tak jakby kolejny będzie wam możliwe, że w następnych dniach też generował podobne sprzedaże. Oczywiście też możecie zacząć zwiększać budżet w tym momencie, na tym etapie, kiedy mamy już te 12 zakupów, tutaj 10 zakupów ogólnie gdzieś tam, no to ja już tworzę kampanię, gdzie już jest to kampania CBO, czyli budżet jest ustawiony na całą kampanię, na przykład dajemy sobie 200-300 zł i mamy w tej kampanii jednej nowej na przykład 5 zainteresowań właśnie tych, które tutaj sprzedają nam najlepiej. To już jest proces skalowania, dzięki czemu no, w tej kampanii no, powinniśmy generować jeszcze o wiele, wiele więcej tych zakupów, bo aktualnie powiedzmy, że jest tutaj ustawione 40 czy 50 zł, bo podniosłem też ten budżet, jak zobaczyłem, że coś się tutaj sprzedaje. Sam dzisiejszy dzień, jak sobie zobaczymy, czyli dzisiaj mamy tutaj 7 zakupów, więc też działa to dobrze, natomiast no, widzimy, że na przykład te zestawy troszkę gorzej dzisiaj działały, chociaż też tutaj Facebook nie zawsze śledzi dobrze, niekoniecznie to z tego zestawu było 3, to mogło być z tego na przykład 4, dlatego też ważne, żeby na przykład dodać jakieś zewnętrzne śledzenie typu AnyTrack, żeby widzieć, gdzie faktycznie te zakupy były, czy no, gdzie coś się lepiej dzieje. I na przykład dzisiejszego dnia, jeżeli to byłby trzeci dzień na przykład testowania kampanii i mamy tutaj 3 zakupy, no to wtedy ja już widzę, że jeżeli nie jest to, jeżeli to jest 2 plus zakupy, no to to znaczy, że to nie padło tam przez przypadek ten zakup na przykład, więc na przykład taki zestaw reklam i takie zainteresowanie powieliłbym sobie jeszcze 2 razy, żeby zobaczyć, czy na przykład no, kolejne 3 nie będą zakupy w kolejnych tych zestawach, także w ten sposób bym to sobie już tu robił. No i jeżeli na przykład drugiego dnia też by pojawiło się tu 3, no to wtedy lecimy już do skalowania, czyli wrzucamy to w kampanię CBO, na przykład 200-300 zł, tam 5 razy sobie to powielamy, no i dzięki temu mamy razy tam powiedzmy te, nie wiem, 3-4 ten zakup, czyli robimy na przykład z tej kampanii już 12 następnego dnia. No i w ten sposób mniej więcej to wygląda. Wiadomo, że to też jest troszkę może dla was jeszcze skomplikowane, ale myślę, że jak sobie nawet jeszcze cofniecie to raz wideo, przesłuchacie to wszystko, no to też gdzieś tam zrozumiecie. Nie ma tutaj raczej większej filozofii, wiadomo, że pod każdy produkt może to troszkę wyglądać inaczej, te ustawienia demografii, czy czegoś tam, czy zainteresowań, ale w większości sam proces testowania właśnie w ten sposób wygląda, gdzieś to też jest to rozłożone na kilka dni i powoli, powoli widzicie, że coś tam się dzieje. Nie spodziewajcie się, że pierwszego dnia będą zakupy, drugiego będzie 10-20 zakupów, bo to nie zawsze tak wygląda. Zazwyczaj właśnie kierujcie się na samym początku szczególnie tymi statystykami CPC, CTR, gdzie w naszym przypadku no, tego dnia, któregoś tam już nie wiem, który to dzień chodzi, natomiast no, mamy te CPC i CTR dosyć dobre. Kampania ta też została gdzieś tam wstrzymana poprzez bana, w tym momencie będę też ją skalował, natomiast
jest, no i to jest też na koncie oczywiście nie moim, tylko jest to konto osoby, z którą gdzieś tam współpracuję, z którą właśnie wdrożyliśmy razem produkt i robimy tutaj pod to reklamy. Także to by było na tyle w tym filmie. Jeżeli macie jakieś pytania, zadawajcie w komentarzach. Dajcie znać, czy w ogóle taki format filmów jest spoko, że gdzieś tam przeanalizuję na szybko jakąś kampanię, pokażę wam, że się da, pokażę wam, jak to mniej więcej zrobić. To myślę, że jeszcze lepiej to dogram następnym razem i pokażę więcej takich wyników z samego Facebook Managera. No i jeżeli ten film był dla was przydatny, to pamiętajcie również o zostawieniu jakiegoś lajka, subskrypcji, dzwoneczku i słyszymy się następnym razem.